Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest program Powroty z Niepamięci, a moimi Państwa gośćmi jest dzisiaj pan pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa. Witam serdecznie pana pułkownika. Miło mi. Panie pułkowniku, kilka lat temu Polskę obiegła informacja, że odnalezione zostały szczątki cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Na łączce powązek wojskowych. Co pan wtedy pomyślał? No, ucieszyłem się jak wszyscy Polacy, że chociaż szczątki mojego komendanta będą uroczyście pochowane w odpowiednim miejscu, że wreszcie wiemy, gdzie ta obuzeria komunistyczna. Powrzucała ich do, do dołów, bo to nie były żadne groby. Ja mogłem też się znaleźć na tej łączce, bo z rozkazu komendanta ujawniłem się w 1947 roku. I komendant tak niespodziewanie w pewnej chwili staliśmy w grupie, mówi: Morwa, tu się ujawnisz. I co pan na to? Ja mówię, komendancie, ja nie widzę możliwości życia w normalnym tym świecie. Przecież oni mi nie dadzą, nie dadzą żyć. Ja na pogrzebie twojego drugiego brata przyrzekłem twojej mamie, bo to się odbywało w okolicy blisko zamieszkania rodziców, to oni byli na tym pogrzebie. Przyrzekłem, że przynajmniej spróbuję ciebie uratować. No ja mówię, no i, i w oddziale niepewne i tam niepewne jest nasze życie, ale to jest rozkaz Morwa, tak jest panie komendancie. Czy nie miał pan wyjścia? Nie miałem wyjścia, rozkaz to jest rozkaz. Odmeldowałem się, jeszcze mi powiedział na odchodnym, że pamiętaj tylko nie przyznaj się do swojego stopnia oficerskiego, ja byłem... Miałem wtedy ten pierwszy oficerski stopień podporucznika. Dobrze, tak jest. Ale jak przyjechałem na krótko, to w kwietniu, 21 kwietnia 1947 roku, gdzie odbywały się te ujawnienia, wszedłem na tą salę, a tam jeden z ubeków poznał mnie i mówi: O, i pan porucznik, morwa, przyszedł do nas. Także. Znali pana. Zorientowani byli, a za rok czasu zresztą wezwali mnie na probostwo, gdzie była informacja i, i punkt taki poboru do wojska. Informacja y, y, informacja Sowiecko wojskowa. Polska wojskowa, tak. I tam była komisja taka sześciu chyba majorów, pół Polaków, pół NKWZów. I chodziło o weryfikację stopnia. No i pytają mnie, wezwali mnie, wszedłem tam do nich, a jeszcze komendant RKU czy WKR wtedy był. Mówi tak panowie, bo nas tam wezwali więcej osób, tylko grzecznie rozmawiajcie, bo to można na białe po dwie, te, te białe, niedźwiedzie. niedźwiedzie pojechać stąd, dobra. I kolej przyszła na mnie, a jeden z tych majorów Polaków mówi tak, a ja wam zadam pewne pytanie, jestem ciekaw, co wy byście zrobili, gdyby, gdybyście byli wy tutaj na naszym miejscu, a my bylibyśmy petentami. Ja mówię, zdegradowałbym, jesteście zdegradowani. No i zdegradowali mnie do szeregowca, Później, już po 1991 roku, jak wyszła ustawa honorująca naszą działalność, Urząd do Spraw Kombatant Kombatantów istniał. No, popróbowałem odzyskać, zweryfikować ten stopień i bardzo mi dopomógł historyk współczesny, pan Leszek Żebrowski, którego bardzo cenię, z którym się kilka razy spotkałem. Nawet w Londynie, jak ja latałem i on tam był. No i on dopomógł mi odzyskać ten stopień podporucznika. No należały mi się według ustawy te dwa następne do kapitana, i bardzo mi to odpowiadało. Zawsze sobie podśpiewywałem. Był kapitan Zuchichwat, no ale później wystąpił Związek Więźniów Politycznych o podwyższenie moje, mojego stopnia do, do majora. Bo pan też siedział w więzieniu, o czym jeszcze sobie porozmawiamy później. Tak, yy, oczywiście. A teraz jest pan pułkownikiem, podpułkownikiem. Tak, to, no, to z kolei nie. wystąpił win lubelski, który właściwie jest winem w skali krajowej, bo tam już staruszkowie ci z kierownictwa tego winu w Warszawie no musieli zrezygnować. I jest tutaj. No to zaczęło się o degradacji stopnia. Jeszcze pozwolili mi przez dwa lata kontynuować naukę w, Mówimy w teraz, liceum. Wróciliśmy do tego okresu powojennego. Mhm. Tak, w, w liceum. No i jeszcze później, dwa lata, wyjechałem do Bydgoszczy. bo Przeszkadzali mi w tej nauce, zanim doszedłem do matury, którą zresztą zdałem z wyróżnieniem w liceum dla dorosłych. Profesorowie przedwojenni, wszyscy znali sytuację, byli mi bardzo przychylni, i, ale byłem często zatrzymywany. I to na stacji kuli mnie, w nocy przeważnie, prowadzili do komendy miasta na ulicę Zielono, tu w Lublinie bo koledzy, którzy się nie ujawnili, zatrzymali na przykład pociąg i wyławiali tam z wagonów tych partyjniaków i kazali im zjadać te czerwone legitymacje, no to UB Lubelskie myślało, że ja tam brałem udział i przy tej okazji mnie złapią. Ale zawsze później wyjaśnienia pokazywały, że nie byłem, a bardzo elegancko się w stosunku do mnie zachowywał oficer, który zwykle był na dyżurze, jak mnie przyprowadzali na zielono. I mówi: Wie pan, pan ma tu wrogów w Lublinie. Oni nie mogą patrzeć, że pan żyje, chodzi po ulicach Lublina. Niech pan zmieni miejsce zamieszkania. I ja wtedy przeniosłem się do Bydgoszczy. Tam miałem znajomość. Pracę od, też mi się postarał ten facet. W Kałczuku, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego. W biurze fabrykacji pracowałem. Dwa lata mi dali popracować. Wyróżniany, bo ja kochałem pracę. Zapisałem się już na studia zaoczne do Torunia. Już nie pamiętam jaka... Specjalność dotyczy spraw tam wodnych, jakichś innych. E, chociaż UB powiedziało, nie próbuj studiować, my ci nie pozwolimy. No to się później okazało, przy moim bracie najmłodszym, że go wywalili. Relegowali tutaj z UMCS-u i tragicznie się to dla niego skończyło. Popełnił samobójstwo. Tak, tak, no bo... Brat miał na imię? Eugeniusz. Eugeniusz najmłodszy. Taki był najbardziej wrażliwy, no, przejęty tymi przeżyciami całej rodziny, aresztowanie rodziców, rabunek kilkakrotny. No dwóch braci zginęło w tej partyzance. O nich jeszcze jak zdążymy, to też pomówimy. Panie, tak. panie pułkowniku, dojdziemy jeszcze do momentu, kiedy, kiedy ostatecznie został pan aresztowany. Tak. Y, ciężkie śledztwo y, wy, y, wyrok. W różnych miejscach przyszło panu odbywać karę, ale wróćmy do y, czasów y, wojennych, y, okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej, a dokładnie do pana komendanta, jak, jak pan określił majora Zaporę. Y, posłuchajmy y, fragmentu nagrania. Wspaniały człowiek. Przede wszystkim harcerz miał poczucie honoru, miłości do ojczyzny. Od młodych lat angażował się, wiele sprawności harcerskich uzyskał. Miał takie wychowanie jak my wszyscy w tym okresie międzywojennym, że z domu wynosiło się ten patriotyzm. Człowiek tak wychowany, człowiek, który walczył o Polskę, który poświęcił życie, za ojczyznę, świetny. Dowódca, wspaniały człowiek, został zamordowany przez komunistów. Dlaczego? No, dlatego, że był takim dowódcą, wspaniałym i skutecznym. No, Ale i... nie wszystkich dowódców komuniści mordowali. Dlaczego jego musieli się pozbyć, jak pan myśli? No, wcześniej zamordowali wielu. Przecież przepiórkę z 15. pułku Piechoty Wilków już na jesieni 1944 roku tutaj w Lublinie y, Jemiołę, rosę dowódców oddziału generała Tumidajskiego. Przecież dowódcy okręgu AK Lubelskiego aresztowali już w sierpniu, zdaje się 4 sierpnia 1944 roku, a w 1947 roku wykończyli już w Rosji na zesłaniu. No, a żapora jeszcze działał i to najdłużej. To oprócz... Do 1947 roku. Tak. Oprócz tego y, wskazania Stalina, że wszystkich ak unistorzyć unistożyć i że nikomu nie darować, to te Przedstawicielstwa tych władz w naszym kraju, które zdradziły kraj, poszły do tej pracy, do UB, i milicji, ale nie spełniały jakichś zadań dla spokoju społeczeństwa, dla rozwoju kraju, tylko żeby tych obrońców z czasów okupacji wszystkich wyniszczyć. Bo to niebezpieczni ludzie. Jak oni umieli bić się z Niemcem, przyczynili się do kapitulacji niemieckiej, to jak poznają cele sowieckie, no i współpracę tych ludzi, którzy zdradzili Polskę, no to wtedy będą bardzo groźni. I dlatego. Trzeba się było ich pozbywać. Tak. Ale szczególnie niektórych sobie upatrzyli. Prawda? Wiemy, że wielu dowódców zostało zgładzonych z Lubelszczyzny. Ostatecznie kapitan Zdzisław Broński, Uskok, następca tak. zapory. Major Zygmunt Szędzielasz, Łupaszka, rotmistrz Witold Pilecki. Prawda? I zapora też należał do tej kategorii, jeśli możemy tak powiedzieć, ludzi, którzy nie mogli przeżyć. Tak, bardzo ścigany był i zawzięli się na niego ogromnie. Ja byłem w ochronie sztabu i osobistej komendanta, to znam przypadki, że dzięki naszym spostrzeżeniu to już zapobiegliśmy jakiemuś wyrokowi wykonanemu na, na, na terenie oddziału. Ja pamiętam kiedyś, w okolicach chyba Puław maszerowaliśmy i naraz za wzgórka wychodzi jakaś grupa wojska. Więc komenda w Tyralierę i tamta strona też Tyralierę zorganizowała. No ale wołają dowódców na porozumienie. No, i trwa tutaj, ktoś tam poszedł od nas, z ich strony, to było wojsko to ludowe, które się różnie zachowywało. Zależy, jacy tam byli ludzie, Polacy w tym wojsku. No, i ja tak patrzę, bo leżymy w tralierze, tak jak i przeciwnicy, broń skierowana na linię tych właśnie, Któryśmy tam spotkali, a patrzę się jeden z żołnierzy naszych, niby, ale to wtedy był nabór dezerterów różnych z wojska. I oni, niektórzy mieli zadania specjalne. I ja patrzę, on zamiast pepeżkę w kierunku tej tyraliery przeciwnej, to patrzy na komendanta i, i, i skierował. W, w jego stronę domyśliłem się, że gdyby pierwsze strzały się odezwały w braku porozumienia, to on wtedy zastrzeli komendanta. No ale był miś blisko, i y, 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 ja go tam szturchnąłem. Y, y, dosyć bliziutko mnie był, i oczyma mu pokazałem, co się dzieje. No i miś chyłkiem. Misz to jest oczywiście Pseudonim. Tak. Yy, z 27 dywizji. Yy, przeważnie operuje yy, tymi pseudonimami Abyliście w konspiracji. Bo Nawet nie wolno nam było znać nazwisk czy operować nazwiskami. I jakoś to się tak często używało, że najbardziej mi tkwi w pamięci. Do pana zresztą pułkownika też koledzy mówią Morwa. Morwa, Morwa cały czas. No i miś tak pochylony podszedł pod tego żołnierza i nadepnął mu na rękę trzymająco automat. Automat wypadł mu z ręki. No już domyślaliśmy się, kto to jest. No przeszedł śledztwo, przyznał się, że miał za zadanie zastrzelić komendanta. No, i takie przypadki były nieraz, kiedyś patrzę, dwójka, to byłem już w ochronie cały czas. Dwójka ludzi młodych idzie, kobieta i mężczyzna rozmawiają z sobą, tak jak gdyby nigdy nic. My tam kwatorujemy, to był 46 rok, lato. Nas, swój, między, u swoich ludzi, więc swobodnie tak w ogrodzie. Patrzę, wszyscy chodzą. Tych ludzi nikt nie zaczepia. Dowołałem motora yy, celowniczego RKM-u. Mówię, motor, wylegitymuj tych ludzi, to obcy, a, a nikt się nim nie interesuje. No, motor zatrzymał, z tym, że ten mężczyzna zrobił taki ruch, jakby chciał sięgnąć gdzieś tutaj pod pachę, ręce do góry obydwoje i jedno miało pistolet i drugie. No i rozbroiliśmy ich. I później okazało się, że ona była łączniczko, a on żołnierzem cienia tego bandyty, co w Owczarni podstępnie. Zamordował 18 tych akwowców spod z oddziału z Hektora, z dzisia który w zeszłym roku umarł 103 lata. Miał także różne były te przypadki. Panie pułkowniku, proszę powiedzieć, a kiedy poznał pan komendanta, jak pan o nim mówi? Czasami też mówiliście, jak wiem, o nim stary. Kiedy poznał pan Hieronima Dekutowskiego-Zapora? Wtedy, jak został do nas przekazany z rozkazu generała Tłumidajskiego z oddziału Podkowy, bo po rzucie tam właśnie działał Komendant i jak. Zrzucony y, jako cicho ciemny, wiemy, tak, to jest 46 rok. To podkowa powiedział: No cóż, dam ci pod twoją komendę. Tu mam taki oddział kałmuków i nie wiem, co z nimi zrobić. Czy ich powstrzelać, y, czy no trafię na kogoś, że takich ujmie swoją ręko, że będą y, należycie się zachowywać. Bo oni tam. Robili wypady na wsie, gwałty, rabunki. Komendant ich tak ustawił, że ogromnie pokochali zaporę. Wszystkie jego rozkazy wykonywali, a z, wyróżnił się zapora w akcji na osadników w źrebcach. Tam między radecznicą a zamościem, że podczas jednej nocy rozbroił tych osadników masę. Broni tam wzięli, no była walka, ale udało się tych osadników rozbroić, a poza tym zasiała ta akcja w nich takie zwątpienie. Zrezygnowali z tego osadnictwa. Już się zaczęło to osadnictwo załamywać to osadnictwo niemieckie. No i wtedy generał Tumidajski uznał że komendant Zapora powinien objąć oddział tutaj, który był prowadzony już przez dwóch cichociemnych wcześniej. Przez Jana Poznańskiego, Ewę, który zginął w Opolu Lubelskim podczas wykonywania wyroku na Szpicluwie, współpracujący z Niemcami. No, tam był ukryty Niemiec za szafą u niej, i jak ten ten Ewa sprawdzał jeszcze, czy, czy zabita jest dokładnie ta kobieta, szpieg, to ten wyskoczył z za szafy, strzelił w okno, udało mu się uciec. Później drugi cichociemny, siapek przejął nas. Stanisław Jagielski. Przypadkowo w Włogowie, na kwaterze u kierownika szkoły, schorowany z gorączką 40 stopni, bo zachorował podczas wspaniałej, pięknej akcji na pociąg urlopowy za Sadurkami. I długo ten pociąg nie nadjeżdżał, Zimno było, chłopcy nawet proponowali mu jakiś płaszcz, coś. Nie, nie, bo będzie mi krępował ruchy i on tam wszystko obserwował. Rozchorował się później ogromnie, leżał. Przyjechali aresztować kierownika szkoły, bo był komendantem placówki miejscowej. Kierownika nie zastali, ale zastali tego chorującego siapka. Zabrali go i żonę kierownika. To żona kierownika później gdzieś tam zginęła w obozie, jakimś, a siapka na razie nie ruszali, ale później wzięli go tam pod zegar. No i wiadomo, co oni. Robili. Pod zegar, czyli to jest miejsce tam na zamku, kaźni Gostawskiej przy uniwersyteckiej. Tak, przy ulicy Uniwersyteckiej. No i wtedy zdenerwowany raczej mówi, tak, jestem cichociemnym skoczkiem i mam za zadanie walczyć z nami. Panie pułkowniku, ja, tak, ja tak tylko wtrącę, mm -hmm. bo z, z, nie, z niektórych relacji wynikało, że no, nie, wszyscy, nie wszyscy mieli pewność, czy to będzie dobry dowódca, bo Zapora był taki niepozorny, mm -hmm. prawda, niewielki, szczuplutki prawda? I, i chyba mieliście początkowo wątpliwości, czy on y, zdoła wami dowodzić. Tak, tak jest, że siapka później w, egze w egzekucji takiej publicznej powiesili w Kurowie. I przyszedł do nas nowy dowódca, zapora. Przywiózł go kolega z, z, z Opola. On tam mieliśmy takie konie, piękne, zabrane Niemcom z bryczko, i on powoził tymi końmi, opiekował się nimi. I on przywiózł zaporę stąd, z Lublina. Wziął chyba przy ulicy Narutowicza, tam z jakiejś bramy u państwa. Zapora tam oczekiwał na to pobranie. Sam jak później opowiadał, popatrzył krytycznie, kogo on to zabiera, bo wiedział, że ma przywieść nowego dowódcę oddziału. Przywiózł go w teren i później spotkania. Między innymi ja to byłem wtedy w patrolu Grzechotnika, który garnizonowo stacjonował w urzędowie, konkretnie na przedmieściu Bęczyn. Tam pan początkowo operował tak, w tym się Nazywano Londynem. No to przy Lasach Dzierzkowickich, a dalej gości radowskich. Dobre miejsce było. I spotkanie samo z zaporą, chyba że jeszcze był jakiś duch, chyba był, grzechotnik duch. O, tak tymi patrolami. I, I wtedy zobaczyliśmy, przeszedł przed naszym frontem. I pomyśleliście, że to chyba nie jestem, ten. Przy długim płaszczu, <noise> w butach takich obszernych. On tam albo pistolet wkładał za to cholewę, albo mapę. No i tylko szuplutki, niewysoki, niższy ode mnie taki chłopaczek i popatrzyliśmy, Boże, to, to będzie dowódca? Kogo oni nam przysłali? Ale później, jak się odezwał, a głos miał taki wyraźny, głośny, a w czasie akcji to tubalny. On tam osobiście dyrygował poszczególnymi stanowiskami ognia, a szczególnie tam LKM-ami. Silnej broni to słyszeliśmy w czasie akcji, szczególnie pilnował działania wspaniałego żołnierza tęczy, który jeszcze żyje, tylko nie w Lublinie, a w Lubinie. Tak to słyszeliśmy tęcza ognia. No i, i to pośród szelaniny, tysięcznych odgłosów, jego głos słychać było i o co mu chodzi? A później po pewnym czasie przerwi ogień. Bo chodziło znów o oszczędność amunicji. Poza tym, cośmy zauważyli. I baliśmy się o niego, już zobaczyliśmy, że dowódca fajny, że miejsca na akcję obiera dobre, że stara się tak akcję zorganizować, a przed tym uzyskać wywiad, żeby były no, żeby całkiem nie było strat, a jeżeli przy ostrej walce, no to minimalne. I pamiętam, jak po takiej akcji na majątki, na powiślu, później trafiliśmy na ekspedycję taką karną, która wracała z Kruczkowicz, chyba, a my w okolicy poniatowej wsiśmy chcieli tam ich zaskoczyć. Ale zanimśmy doszli na stanowiska, to oni już jadą. Ale trzy wozy chyba i, i sanitarka tam może mieli rannych swoich. I komendant padnie do wszystkich. No to każdy się maskuje jakoś, bo na odkrytej jak raz polanie nam nas to zastało, przejazd tych samochodów. A komendant stoi. Komendancie, niech się komendant położy. Może ten. No to niech się komendant nachyli, bo on tam machał ręką, że, że nie, nie zrobi tego, nie będzie się kładł. No bo on musiał widzieć, obserwować i tylko z mapnikiem, często i pistolet oddał jakiemuś celowniczemu RKM-u, bo on mówi, jak ci się RKM zatnie, to nie będziesz miał się czym dobić. I szczcinko tylko z mapnikiem dyrygował całą akcję. No rzeczywiście akcje udane zawsze ze skutkiem należytym. przy minimalnych stratach przewidzianym jak pan, tak przy minimalnych możliwe, a dużych stratach niemieckich a zresztą potem też dużych stratach tak, sowieckich Myśmy mieli przecież ponad 82 82 y, udokumentowane akcje no z Niemcami to jest ogromna liczba Tak a zginęło 16 za okupacji Natomiast później, no było więcej tych akcji, w 1946 roku to prawie codziennie zginęło 240, bo jest pomniczek Zaporczyków na Podzamczu, gdzie tam współuczestniczyłem w jego powstaniu. To tam są te nazwiska wszystkie wykazane. 240 później, no wprawdzie. Już to było zgrupowanie, to było i z innych oddziałów, ale tylu zginęło, bo za okupacji ludność była ogromnie przychylna. Tam maszerował oddział, z lasu wychodzi staruszka tam z jakimś chorostem na podpałkę, albo pastuszek biegnie, proszę panów, Niemcy są we wsi. A później tylu tych było szpiclów. Już za, za tej tak zwanej ludowej Polski. Tak, za ludowej, że człowiek się pytał: Panie, jak tam we wsi, jakśmy wjeżdżali? Spokój, popatrzył, tak tylko z podełba, nic nie powiedział. Wjeżdżamy i najeżdżamy na furmankę, my jesteśmy wywiad, wywiadem, taką furmanką poprzedziliśmy niej. i najeżdżamy na taką samą furmankę B. No, tośmy przejeżdżali koło siebie. Z bronią naszykowano do wystrzału, ale ani oni nie strzelali, ani my. Jedziemy dalej, a tam znów człowiek, któregośmy na przykład podejrzewali, o to, że on nie jest naszym sympatykiem. No, coś kombinuje. A on wyskoczył, wtedy się ujawnił, że jest właściwym Polakiem. I mówi: Panowie, tam pod majątkiem spójście. Kilkadziesiąt furmanek, kubek, gdzie wy jedziecie? No i my wracamy. I tam ci wracają. I znów się tak z bronią naszykowano. miamy. no i później my już w pola, już do tej. Ale nawet nie było szarań, nie poszli za nami, bo spodziewali się, że to jest wywiad, a tam gdzie się oddział, jest duża siła. Panie pułkowniku mówiliśmy trochę o walce z waszej z Niemcami, z Sowietami. Posłuchajmy materiału dźwiękowego. Dopełniliśmy swoją powinność, a później tak nas potraktowano, że przyszła po prostu druga okupacja. Nas wypędzili z powrotem z domów do nowej partyzantki drugiej, znów te trzy niewygody. Panie pułkowniku, takie pytanie. <laughs> Dlaczego? Postanowiliście dalej walczyć. Przecież niektórzy um, stwierdzili, że to jest koniec wojny. Alianci zachodni też nas senne przekonywali, że, że tutaj już są czasy pokojowe, że trzeba odbudowywać ojczyznę. Niektórzy poszli do bezpieki, prawda, do KBW, do, czy też zostali wcieleni do LWP. Pan też zresztą na moment został wcielony do LWP, ale ostatecznie wybrał pan dalszą walkę z Sowietami i komunistami. Dlaczego? No, były już sygnały. E zapowiadające, że, że Sowieci nie wchodzą tutaj z czystymi zamierami a jakie to były sygnały? do Polski więc ja właśnie w, w, w czasie naszego przemarszu w okolicach Bychawy zostałem wysłany z Modrzewiem na rozeznanie i pamiętam tak pod górę doszliśmy do gospodarstwa jakiegoś pierwszego w Górnych Kiełczywicach tam wyszedł gospodarz a panowie partyzanci i jeszcze nam wskazał na pola gdzie jechały wozy i maszerowali ukraińcy oni tam rozpoczęli mordowanie Polaków po wsiach rabowanie a później ta cała grupa została zniszczona przez oddział małego w urzędowie i on mówi, a wy pewnie głodni. Oj, wyniosę wam mleka i chleba. Wyniósł, dobrze, my pijemy to mleko. On patrzy na nasze opaski. My przeważnie działaliśmy w mundurach niemieckich, porozbrajanych Niemcach, że to solidne mundury, ale dla odróżnienia mieliśmy opaski. A edif i on patrzy na te opaski panowie, ale co z wami będzie, jak wejdą Sowieci. No jak? Wyzwolą, koniec wojny, wrócimy do swoich domów. Oj, wrócimy nie, wrócimy tak. do rodzin, będziemy mogli się ja uczyć, pracować studiować dla Polski, pracować. odbudowywać. A on mówi, panowie, ja tu mam takie kryształkowe radyjko, ale ściąga mi tam wszystkie pozycje, które... Który mi się interesuje, i było inaczej na Wileńszczyźnie, we Lwowie, Polacy pomagali tam w oswobodzeniu tych terenów, pomagali Sowietom i była komitywa jak najbardziej, a później porozbreali te oddziały. No dobrze, później maszerujemy, w kierunku, a czołny. Tam oddział odpoczywa, nadjeżdża pałkownik, bo kolumny takie długie się tam przesuwały w kierunku zachodu, na front. Podpułkownik kobieta się zatrzymuje. I ją zainteresowało, co to jest za oddział zapory U, zapora to dobry komandir. no i czy ona by mogła się zobaczyć z komendantem? Dali znać komendantowi, tak widać było, niechętnie wyszedł. No, pozdrowili się i rozmowa, i później widzimy, jak ona odpina jeden z medali i przypina komendantowi. On tak spojrzał bez aprobaty na to, no, ale nic nie mówił, zgodził się na tą sprawę, i ona dała takie polecenie, że my mamy. Z tymi grupkami, grupami, które się przemieszczają, przez żołny. wtedy kiedy uznamy, dołączyć, w kierunku frontu będziemy razem walczyć z Niemcami. Dobra, maszerujemy z nimi, zaczyna się już zmrok, wieczór. Sowieci, coraz bardziej pijani, odrywa się od jej grupy na postoju kolejnym sanitariuszka, jakaś uczciwa dziewczyna i do komendanta mówi, panie komendancie, jak my ruszymy tam dalej w marsz, to wy gdzieś w bok pójdźcie, bo tam już się zmawiają, żeby was rozbroić. Czyli już my odczuwali takie nieprzyjazne, nieprzyjazne stosunki. No i wtedy rzeczywiście myśmy na bok, wieś Właściwie to taki pojedynczy dom, Masiaków, na Zalesiu, koło chodla. Tam wreszcie odpoczynek, pamiętam na podłodze, ręce pod głowę i szczęśliwy, że pod dachem mogę trochę przespać. Rano słyszymy, to już był gdzieś tam około 8 sierpnia, że wybuchło w Warszawie powstanie chcieliście iść na pomoc zapewne. Tak. Wóz był taki taborowy, gdzie leżały yy, hełmy niemieckie. To myśmy z nich nie korzystali po zdobyciu, ale wtedy zaczęliśmy pucować, przymierzać, bo mówimy, pójdziemy do miasta, tam odszeli nawet jakiś tam jakaś broń odszeli kawałek cegły walnie w głowę to się niesławnie zginie. No i, i, iśmy tak się przygotowali. Przyjechał goniec z, od generała Tudajskiego, rozkaz nie próbować iść na Warszawę. Dlatego, że Sowieci rozbrajają. No i wtedy komendant wyszedł z biurka. Taki y, zmartwiony bardzo. Mówi, no koledzy, musimy zakończyć naszą działalność, ale coś wygląda, że znów się spotkamy w lesie. Przewidział już. Poskładaliśmy broń, ona tam przez paru zaufanych żołnierzy została zamelinowana, chyba w okolicach Borowa. A myśmy powrócili do swoich domów, wychodzę. Z takiego pagórka koło majątku, popkowice, patrzę na dole rodziców dom, tam gdzie był sklep, piwiarnia. Stoi, przetrwał. Braci widzę, Jurka i Janusza, bo oni byli w piętnastym pułku piechoty wilków, zostali u grzechotnika. A ja ze względu na to, że bardzo kochałem śpiew, to podczas rekonstrukcji oddziału, gdzie dwa. Dwa patrole od nas odeszły do 15. Pułku Piechoty Wilków. To jest Grzechotnik i Szmerling. Miałem znajomość tak o dużo i kolegów u ducha, bo tam był chór. Ja kochałem śpiew, muzykę. Zresztą no może, może dodajmy, panie pułkowniku, że pana brat, o którym mówiliśmy, ten najmłodszy, który potem popełnił samobójstwo, śpiewał w zespole Mazowsze. Tak jest. W zespole Pieśni i Tańca po relegowaniu z w Lublinie zebrało się towarzystwo reprezentowane przez ZMP i uczestniczyli w tym tak samo Przedstawiciele partii lubelskiej, najczęściej chyba taki syta. No i tam naubliżali bratu, że to syn bandytów, to i relegowali go wtedy z uczelni. Już wtedy nie chroniło go to od wojska. Odbył wojsko w Warszawie, tam poznał kolegów z. Z zespołu pieśni i tańca Mazowsze i tam poszedł. I jak pierwsze płyty słuchałem, były nagrywane. To chociaż w chórze głos nie wyróżnia się poetyzmem, ja brata zawsze tam odnalazłem. Miał piękny baryton. No i później, pierwszy wyjazd za granicę, przychodzi polecenie dla Miry tej Zimieńskiej, Sygietyńskiego, że Pawełczak Eugeniusz nie może, brat bandytów, nie może jechać za granicę. I wtedy się załamał. Tak, Tak, nie brat. było racji bytu już w tym, w zespole. Wrócił do rodziców. Ja chciałem mu pracę załatwić. Wtedy w Otwocku pracowałem. Tak się z Lublina odsunąłem. To już było po moim więzieniu. Ale on był taki rozbity, że nie mógł, chodził, chodził i, i biedny. No UB to później powiedziało, że dlatego, że przeczytał filozofię Kanta, którą mu udostępnił miejscowy proboszcz, z którym tam kolegowali. Zrobili sobie całą ta, historię. szkodziła mu, a nie ich działalność wroga w stosunku do naszej rodziny. Ten przełom dwóch okupacji niemieckiej i sowieckiej, no to jest trudny okres. Okres też wyborów, pan, jak już mówiliśmy, jest wcielony do LWP. Potem pan, pan odchodzi to jest uznane za dezercję. Też pan chciał wrócić do tak zwanej normalności, prawda? Ale, ale nie było to panu jednak, jednak dane. Jest taka akcja, która jest uznawana za tą, która się przyczyniła do powrotu do, do konspiracji, tej drugiej konspiracji niepodległościowej, to jest, to jest sprawa Adama Taubera. Tak jest, bo ja się denerwowałem na przykład na książkę Andrzejewskiego, który tam przedstawił. Popił diament oczywiście, ja o tym mówimy. Takich chętnych do nowej walki, popił diament, tak. Że tam AK, właśnie, dążyło do tej nowej konfrontacji. U nas było inaczej. Zapora przecież tutaj ukrywał się przy ulicy Narutowicza, tu, gdzie teraz komenda wojewódzka. Policji jest. Tam były takie ogrody. No, koledzy tam byli tu na kwaterach i patrzyli, co to z tego wyniknie. No, ja zostałem tam aresztowany, ale później wymotałem się tam przed rękawiczstwem i do wojska mnie skierowali na Majdanek. I tam słyszałem zapluty, karzeł, reakcji taki, taki, inny. To traktowanie było takie okropne. no Świeżby tam dostałem. W barakach się byli po więźniach i. I tam ta świeżba była w końcu. Czy, panie pułkowniku, to było tak, że, że Sowieci przejmowali niemieckie obozy, i tak. bardzo często y, nawet ci sami ludzie, prawda, którzy byli więźniami, akowcy więźniami obozów niemieckich, potem trafiali do tego samego obozu za Sowietów? Tak jest. Y, oni nie tylko te stare miejsca, Przetrzymywania ludzi przez Niemców. ale, ale rozwijali, nowe Skrobów przecież y, tam koło y, Lubartowa skrobów, później Kąkolewnica, już wyroki leciały. W Warszawie Rembertów, no, tych tak, obozów w było czwartym na piąty rok. Przynajmniej 10. Tak. A tutaj się zac zaczęło. Dowiedziałem się o rodzinie mojej, że jest prześladowana. Bracia nie podlegali wojsku, te roczniki, no to zaczęli przyjeżdżać z zamiarami, które bracia wyczuli, że, że ich co zamknąć, wysłać na białe niedźwiedzie, albo nie wiadomo dokąd. Właściwie tylko za to, że byli w AK. Tak, więc y, omijali tam dom, y, gdzieś się kryli po sąsiadach, po rodzinie, oni wciąż wpadali tam, ta milicja urzędowska i UB kraśnickie. A w końcu pretensje do rodziców, że rodzice mają im wydać tych synów. Jak mogli. No i wtedy rodziców aresztowali, siedzieli sześć tygodni w piwnicach łubek Rośnickiego i przy okazji zrabowali doszczętnie z gospodarczych zasobów, ze sklepu, urządzenia, wszystko, dom zmarnowali, a ja. Byłem w wojsku, przyszła nowa grupa, nowy pułk do Woli Kaczewskiej. Byłem w Woli Na punkcie rozdzielczym, zresztą, pracowałem w kancelarii. Tam mnie wybrał przedwojenny taki porucznik, mądry człowiek. I w orkiestrze zobaczyłem Jasia Rachonia, zresztą z rodziny tego Rachonia, sławnego dyrygenta Orkiestry Symfonicznej Radia Przedwojennego Polskiego. No i ja mówię, Janek, co tam słychać w, w, w naszych tych okolicach. Oj mówił ciebie to niedobrze. Tak to uspokoiło się trochę z tymi sowietami, ale. Czyli przeszedł front po prostu. Tak, ale rodzice, twoi aresztowani, teraz bracia ścigani. No i ja wtedy poprosiłem tego porucznika o rozkaz wyjazdu, ale nie mógł mi dać. Mówi na swoje ryzyko, bo chcę, panie poruczniku, zobaczyć, co jest z rodziną i może jej pomogę. No rzeczywiście, przyjechałem, zobaczyłem, że to w tą całą ruinę rodziców nie ma. Brat, ten najmłodszy, który później odebrał sobie życie, miał wtedy 12 lat. To jego nie wsadzili do piwnicy, ale przetrzymywali na komendzie powiatowej milicji, i tam do czyszczenia broni, to go wprawiali i podpytywali. I oni myśleli, że taki chłopiec tam powie coś bliżej o braciach, o rodzinie. No i ja wtedy znalazłem taki szowek rodziców, bo oni. Również materiałami takimi tekstylnymi handlowali. Wziąłem taki kupon, kupon, poszedłem na wieś i dostałem za to, sprzedałem jajka, opłatek, jakąś wędlinę. Pomaszerowałem do Kraśnika. Cały czas myślę, no co ja zrobię? Przepustki nie mam, tej, tej rozkazów wyjazdu. Ale spotkałem kolegę z gimnazjum, który mnie pyta, no co tam u ciebie jest. Ja mówię, jak sprawy się układają. Dobra, spróbuję ci pomóc. Poszedł to na stację, na której z bratem, z Jurem,śmy mieszkali podczas nauki w gimnazjum kraśnickim, przed wojną. I zapoznał mnie z facetem. Ja myślałem, wojskowy oficer, a to był z informacji. Miał duży wpływ. Później się dowiedziałem, że on z informacji i powiedział, no on był w AK, tego, co rodzice mogą zabrać chcę chce się zobaczyć z rodzicami. No i bez sprawdzania, to mi się udało, dali mi widzenie, ale tylko z matką, z ojcem nie, I ja tak specjalnie głośno do mamy mówię, bo wiem, że był podsłuch, mówię, mamo, ja wrócę do wojska z powrotem. Zgłoszę się do dowództwa i powiem, jaka jest opieka nad rodzinami żołnierza. No, i później rodziców w krótkim czasie zwolnili, i matka zawsze mówiła: mówi, Twoje stawiennictwo wtedy uratowało nas, że nie wywieźli na. Białe niedźwiedzie. A skończyło się tak, że, że i pan wrócił do konspiracji i pana, i pana bracia. Tak. A z, z tym Adamem Tauberem to było tak, że, że to był ubek, prawda, który, ubek. który, który no, z, z swoich byłych kolegów akowców, tak potraktował, jak potraktował panie pułkownika. Tak jest. Więc e, ja już zostałem. Już powrócić nie mogłem, nie zdążyłbym zresztą na czas, a byłem odebrany do artylerii przeciwlotniczej. To była lipa. Pewnie by mnie przewieźć do Konkarewnicy, bo okazało się, że akowców wszystkich tam niby zabierali do tej formacji na Pragę. I tu już nie mogłem wrócić, złapałem kontakt z braćmi. Jeszcze myślę, dlaczego tu taki z urodziny ten. Takie nieszczęście. Pewnie znaleźli mój LKM. Ja zachowałem LKM w takiej skrytce. Ale zaglądam tam. LKM-u nie ma, ale jest zapasowa chłodnica. E, u beby zabrało wszystko. To jest co innego. I dołączyłem do braci. Zaczęliśmy chodzić. Jeszcze tych Sowietów było blisko. To my tak między nimi. Partyzanckie piosenkiśmy śpiewali. To się tylko gapili na nas, rozdziewiali gęby, albo się dołączali do śpiewu. Mm -hmm. No i, ale nie wiem, co sobą zrobić. W urzędowie już ginie jeden z chłopców. Taki pseudonim miał nagan, zastrzelił go. Milicjant, który skierował podejrzenie na komendanta. To był, milicji, to nie była prawda. I kilku chłopców się kryje z tego urzędowa, ale my wszystko tak luzem. Prosimy komendanta, żeby wrócił. Komendant leczył. Ostatnio ranę uzyskano ranę w ostatniej walce naszej na Kożuchówce, gdzieśmy tam 50 Niemców zaatakowali. Tak. Mhm. I był ranny chyba od odłamka z granatnika w rękę. A czterech kolegów tam zginęło: lekarz i dowódca jednego patrolu. Była ostra walka. Jakoś tam Niemiec jeden z lkm się wstrzelał z takiego brzegu wąwozu, że kolejno tych paru naszych kolegów zastrzelił. I komendant leczył tą rękę. Chyba już była przy nim Krysia ta nasza sanitariuszka, dzielna, wspaniała dziewczyna i na razie nie mógł wrócić, ale wreszcie w lutym 1945 roku dotarł. No i wszyscy zastanawialiśmy się nad sytuacją i mówimy, że tu walki żadnej nie można rozpoczynać, bo to jakieś nieporozumienie, może to się wyjaśni. Chcemy żyć normalnie, spokojnie, chcemy doczekać się takiego czasu. No ale wtedy właśnie stała się historia z Tauberem. To był Żydziak urodzony tam, w tamtym terenie, chyba w Hodlu, tak, ale... Tam w okolicach Borowa zatrudniał się jako pastuszek, krów. No i tam z chłopakami na jesieni ognisko, pieczenie kartofli. Także później to sobie różnie tłumaczyłem po tym jego występku. Mówię, może zapamiętał, że o jednego kartofla dostał za darmo i tak przyjechał się zemścić. I on jak Niemców z tamtego terenu zabierali do getta, getto chyba w Bełżycach, ludzie uchronili go, ostrzegli tego Abrama i jego córkę, jako piękno, dziewczynę, jak opowiadał Opal. I mówią, Abram, ty tutaj zostań między nami, my ciebie uratujemy, bo to już w stosunku do Żydów zaczynała się ta, to niszczenie tego narodu. A on mówi: Ja chcę iść do partyzantki żydowskiej. No i opatrz, zdaje się, osobiście zawiózł go na powiśle. Tam złapali kontakt z porucznikiem Bolko, żydowski taki porucznik. No i on tam zaczął działać, z tym, że ta grupa. Właściwie rabunkami później się trudniła, bo oni akcji jakiś specjalnych przeciwko Niemcom nie prowadzili, tylko chodziło im o przeżycie, zdobycie aprowizacji, a później się rozkręcali na taki rabunek, przeważnie na wsiach akowskich. Z, z, z tego tytułu, że on był w tym oddziale Aelowskim u porusznika przyjęli go później do UB. I był w WB Lubelskim. No niektóre źródła podają, że rząd on tam był przydzielony do tego posterunku milicji w chodlu, ale w, w, wiem, że mieszkał w Lublinie i tam na takim dojeździe. I zmierzamy do tego, co się stało. Tak, co to jest Namówił za jego komendanta sprawa, Policji. Tak, co, co on takiego zrobił? Wiedział o tym, że czterech naszych ludzi, no, Kryje się, po prostu tak robi jak my, że chcemy przeżyć, obserwować sytuację. No i dwóch ich przyszło do takich państwa Czuryłowskich, to byli szczerzy patrioci, zmienić bieliznę. Jeden mył się nad miednicą, a drugi już zakładał nowo koszulę. Nagle drzwi się otwierają, a to Tauber. Wziął sobie do pomocy tego komendanta milicji, te drzwi wywalił i bez zapowiedzi żadnej pociągnął seriami po nich, zabił tych dwóch. I później, nie wiem, czy to nad ranem z kolei, jeszcze poszedł i też z tym komendantem i zastrzelił komendanta placówki i jego zastępcę. A w tych pierwszych to był zastrzelony syn tego komendanta placówki i taki albo Piotruś, bo on się jąkał, albo, albo, albo. A był w sekcji minerów u porucznika Rosy. Rosy zawsze wysypywał kolce w czasie zasadzek na samochody, na szosie. Później nawet dowiedziało się to UB, przyjechali w większej sile, ale ja to... Uprzedzam, bo zapora wtedy powiedział: Basta, pierwszy raz usłyszałem od niego ten wyraz we włoskim języku. Mówi tak dalej, nic nie może, bo nas wystrzelają jak kaczki po kolei. Trzeba się zorganizować tak. na nowo. I wtedy podjął decyzję o ataku na posterunek milicji. No, myślał, że. Taubera tam zastano, ale Tauber czuł pismo nosem, chyba pojechał do Lublina. Także y, tylko został jeden milicjant, już nie pamiętam jego nazwiska, gdzieś on tam z krzywdy pochodził, z, z Łukowskiego, i tego milicjanta y, zabrali. Więc y, tam komendant chyba, plastikowym ładunkiem rozwalił ścianę, bo nie chcieli otwierać, ten konkretnie jeden milicjant i Jur później w to dziurę wskoczył, założę wyciągnął tego milicjanta. On zresztą później zginął w czasie pierwszej walki naszej z NKWD, bo to się działo z 5 na 6 bo piątego on mordował, 6. Akcja na posterunek, a siódmego ja tam wyszedłem do wartownika na zewnątrz. Pszczółka taki, chłopiec, uczeń szkoły zawodowej z Kazimierza. Był na warcie, po cywilnemu on i ja wyszedłem po cywilnemu. I myśmy tak w gwarze żydowskiej sobie rozmawiali nieraz. Mówię, no Pszczołek, co jest, co, jak żyjesz? A nie cholera weźmy takie życie, rzymno, głodno. O, i tak sobie rozmawiamy, ale słychać od Bożechowa warkot jakichś samochodów. I psiuka nagle mówi do mnie, Morwa, ja dzisiaj zginę. Co ty szanisz, skąd, kto może wiedzieć, kiedy zginie? Tak, dzisiaj zginę. I za chwilę szelanina od strony kwatery tam komendanta i, i Opala. No i my wtedy biegniemy po długobroni. Pszczółka na swoją kwaterę, a ja do takiej mamuńki, która chyba ze swoim synkiem i kochankiem sołtysem zdradziła nas wtedy. To była jednak zdrada. Później Żbik wykonał na nich wyrok. No i... Z tą bronią wyskakuje później na, na ulicę. Patrzę się zakrwawiony tu na twarzy, na szyi. Myślę sobie, gdzie to oberwał opal. A to on tak ręko się tam otarł, dostał w rękę. No i razem się wycofujemy, a russcy tak z pola my się wycofujemy w kierunku lasu, a oni. Coraz bliżej strzelają i krzyczą dni, pogawarzni. Oni zawsze chcieli wprowadzić przeciwnika w, w, no, w takie niezrozumienie sytuacji. Komendant już wtedy został ranny w nogę. Wycofywał się, a ja miałem inne zajęcie, bo zorientowałem się, taki był stuk siana, czy Zboża z boku, że tam się ulokowali moi obydwaj bracia i cygan chyba i oset z urzędowa chłopcy. I tam się wstrzelał w nich. RKM jakiś sowiecki, taka górka w kierunku Zosinka była, i nie dał im się ruszyć. Ja myślę, a my już jesteśmy blisko lasu. I komendant już jest. Trzeba się wycofywać. Najwyższy czas. I, I ten, i, i myślę sobie, jakim tu pomóc? Ale mam tylko pepeszkę. Oparłem ją o taki węgiel stodoły, Trr, pociągnąłem gdzie tam. Ten RKM nadal strzela, bo to za duża odległość, ale biegnie taki żołnierz przyjęty. Później z Bełżyc zgadaliśmy się, już nie pamiętam jego pseudonimu. Pół cywil, pół wojskowy i on ma karabin. Mówię, dawaj ten karabin. Dałem mu pesz. złożyłem się z tego karabinu. Jak nigdy nie ustawiałem tak dokładnie muszki, pamiętam na 800 metrów ustawiłem w kierunku na, na ten RKM I Jeden strzał cisza. I chłopcy wtedy wybiegli, wycofaliśmy się. No, komendant ranny tak odprawę z nami zrobił. I mówi, no ja muszę ranę leczyć. Podzielił nas na plutony. Więc tak, jeden pluton, Jura. Żeby łatwiej było y, działać w terenie. Tak, Jura i teren od razu określił. Kraśnickie tam wilkoła urzędów. Drugi renek to chodel y, y, Poniatowa, Bełżyce. I trzeci teren, duch Olek, powiśle, bo on stamtąd pochodził gdzieś tam z Janiszowa. I wtedy zaczęliśmy chodzić tymi grupkami. Śniegi takie po brodę, mrozy ciężkie. Sowietów, te grupy śmiersza. Nad ranem widzimy yy, przechodzą, oni przechodzili aresztować ludzi. No, ale jeszcze takiej walki tam z tymi grupami nie rozpoczynaliśmy. I szczęście komendant pomyślał, on miał takie e, z zaprawy cicho-ciemnych pomysły, że kobietom na wsi kazał poszyć, poszyć z prześcieradeł kombinazony takie białe. I my nieraz leżeliśmy na śniegu, a o 30 metrów przechodziła ta grupa Sowietów, i oni nas nie zauważali. Czasem były śmieszne sytuacje, bo raz jakiś chłopak wracał z randki nad ranem, a tu mało nie nadeptał na któregoś kolegę, to ten się podniosł. Ten patrzy jakaś zjawa biała i takie nieartykułowane dźwięki, uu, uu, zaczął uciekać. Drugi razśmy my trafili na stypę pogrzebowo, na leszczynie, śpiewy z domu, światło, komendant mówi co tam może się dziać, sprawdźcie chłopcy. No i poszedł Misio chyba z Mikołajem, olbrzymie chłopy, ale nie zdjęli tych kombinezonów. Weszli do środka, a tam straszna poruta, ucieczka ludzi, jeden pod, pod łóżko, drugi na łóżko, któryś chce uciekać przez okno, Okaza okazało się, że to stypa po, po grzebie kogoś, i wzięli tych dwóch naszych zaduchów, że tu przyszli. Także różne te sytuacje były. Panie pułkowniku, walk z Sowietami i z komunistami prowadziliście też, też wiele. Można powiedzieć, że takie główne cele, które Wam przyświecały, no to jest oczywiście obrona ludności. Właśnie przed tą sowietyzacją, tak? ale też na przykład w innych rejonach Polski, może bardziej próba odwijania więźniów, zaresztów, ale jeszcze, jeszcze był jeden, jeden, jeden taki moment bardzo ważny, czyli likwidacja funkcjonariuszy, a może nawet bardziej konfidentów. Prawda? To, to, to były te cele Waszej walki. Posłuchajmy jeszcze jednego dźwięku. Przecież uczęszczali do tych samych szkół, uczyli się na pewno historii z tych samych podręczników jak ja. W kościele słyszeli tą prawdę o Polsce, i że ją trzeba kochać. Szkoła tak wychowywała, lektury tam wskazywane, a później tak złupieli. Dzisiaj tłumaczą. A no, bo nie było innej Polski. Trzeba było. Niewiele brakowało, aby pan został. Wcześniej aresztowany przez też tych ludzi, którzy wybrali aparat komunistyczny pracę w aparacie represji. Była słynna akcja, próba przedostania się komendanta Zapory i jego sztaby na zachód. Jak się okazało, była to pułapka. Pan też miał wziąć udział w tej akcji. Tak, jest. No. Komendant dwie próby takie robił. W 1945 roku, po ujawnieniu, aż przecież doszedł za Pragę do Czechosłowacji. Tam zostali wykryci przez bezpiekę Czesko, i później wracał z jednym z kolegów. Podawali się za takich, że wracają z zachodu. Dostał się do Pragi, do ambasady amerykańskiej, no i prosił, żeby coś pomogli mu wyprowadzić. Jego oddział za granicę, bo tu nie ma życia. Powiedzieli, że nie, oni nie mogą działać przeciwko Sowietom, bo to są nasi sojusznicy. Druga próba, tak to w 1947 roku. Po tym drugim ujawnieniu, komendant widział, że, że tu ani walki nie można prowadzić już dalej i, i, i poza tym żyć normalnie w tej Polsce. Więc trzeba spróbować, i tak potrzebtywali komendantowi. Przede wszystkim inspektor inspektoratu lubelskiego Boruta, który chyba przyczynił się do, do tej wpadki później żeby komendant spróbował wyjść na zachód. Ja o tym nie wiedziałem. Byłem ujawniony i u urodziny, to w krępcu tamu, u siostry ojca, to u drugiej siostry w, w, na kozuprzyźnie, tutaj koło motycza. I tak patrzyłem, co, co będzie. I pewnego razu wyszedłem, na taki spacer spotkałem Józie za Zawiślakówno, tam z kozu przyzny. To była łączniczka Rysia. Stanisława Łukasika, tak, Rysia. Tak, patrzy, co pan tu robi, panie Marianie? Ja mówię, no ujawniłem się, ale tak siedzę u cioci patrzę, co się będzie działo. A nie chce pan pójść za granicę? Tak? Jest jakaś możliwość? Oczywiście ja mogę zgłosić do komendanta Zapory i do Rysia. I oni jakoś coś. I zgłosiła. Komendant się zgodził. Widział, że ja nie mam życia. No i później poszedłem do niej jak: ustalone, ustalone. Przyjdę do pana w nocy. To z, ze dwóch ludzi, i żeby pan tam nie zaspał. Oni pana zabiorą, bo już te grupki wyjeżdżają. Dobra, o jam wie do cioci: Ciociu, chcę się pożegnać i ja dzisiaj idę spać nad szpichlerz. Taki w domu nie będę. Czy nie mówiłem nawet cioci, że mają mnie tam zabrać, tylko że, że o, sytuacja. Jest taka, że chcę w budynku gospodarczym. Pod blacho był. Przygotowałem im, i to powiedziałem tej Juzi, takich szap drewnianych. Położyłem to na kieracie. Jeszcze tam był za stodo, I mówię, jak przyjdą, to ich tam rzucą na to blachę parę razy i ja wyjdę do nich. Ale w czasie, jak czekałem na nich, wywiązała się burza ale taka okropna, a wzdłuż budynku rosły takie stare topole z długimi gałęziami i wiatr zaczął walić tymi gałęziami po tej blasze. Także głuszyło wszelkie odgłosy. Rano się już robi, no nie przyszli po mnie. Zrezygnowali czy co, pędzę do tej Juzi. Panie Juziu, co to się stało? A co się stało? Pewnie pan zaspał, chrapał pan. Chłopaki to, te drewienka powyrzucali i szukali jeszcze brył i kamieni po polu, rzucali, a pan pewnie spał. No mówię, nie, co innego, nadstawiałem uszy, nie dosłyszałem, to tłumiły te gałęzie. Byłem razem z nimi, wtedy pojechał byłaby łączka. Uniknął pan śmierci w ten sposób, ale no, znamy też historię <laughs> pana, Braci, jeden z, z braci został aresztowany, skazany na karę śmierci, zamordowany w, w łodzi. Istnieją też takie relacje, że niekoniecznie uśmiercono go strzałem w tył głowy, tylko próbował jeszcze opierać się funkcjonariuszom, i oni go wtedy zatłukli. Drugi brat z, z, z kolei, ja drugi brat. Janusz też miał e, p, 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 historię walki e, i z Niemcami i z Sowietami, został e, w akcji zastrzelony przez partyjnego funkcjonariusza. Tak. Pan e, swoją działalność okupił aresztowaniem w roku 1951, tak. skazaniem na karę śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. Wychodzi w 1954 roku e, i pan i rodzina e, mocno ucierpiała z rąk, przede wszystkim... Sowietów, bracia, trzech braci pan e, stracił samemu ledwo uchodząc z życiem. Proszę powiedzieć, czy, czy warto było e, poświęcać życie za ojczyznę? W tamtej sytuacji to był nasz obowiązek, nakaz, i oni nas do tej drugiej partyzan, bo pierwsza przeciwko Niemcom. No to było wiadomo, byliśmy wszyscy rozentuzjazmowani do tej walki, przygotowani w pracy konspiracyjnej do kopu, przecież należałem komenda Obrońców Polski. No i to nasze wychowanie w domu, w szkole, w kościele, a jeszcze w Kraśniku 24 Pułk. Był patronem naszego gimnazjum, dodatkowa lekcja patriotyzmu. To od razu było oczywiste dla nas, że tutaj trzeba włączyć się w to działanie przeciwko Niemcom. A później oni nas zmusili do tej walki. Ty innego wyjścia nie było? Prawda? Nie, było nie można innego było wyjścia. wrócić do, te, do tej tak zwanej normalności. Tak e, jest. Próbowaliście przedostawać Pierwsza się amnestia, na zachód. Były amnestie, tak. ale zakończone często aresztowaniami, czyli, czyli możemy powiedzieć, że to komuniści wypchnęli was do walki dalej w lesie. Tak jest. Pierwsza amnestia przecież 45. rok. Zapora też yy, dał wolną rękę wszystkim, kto się chce ujawnić, ale później... Ujawni Nie było przymusu walki, powiedzmy. Tak, ujawnił się Ostoja, yy, dowódca z tej Jaty Łukowskiej. No to go zastrzelili koło Jastkowa, Tam podstępnie przejeżdżali ubecni i otworzyli ogień do niego i do adiutanta. Zginął jur. Poprzez tę amnestię, poprzez próbę życia poza oddziałem, zginął robek taki. Wspaniały chłopak znów w podobnych okolicznościach w Krakowie. No i wszystkich by tak wybrali po kolei. I zaczęła się ta druga walka. I Zapora wrócił. No i my już zaczęliśmy się... Od wiosny 1946 roku już ten oddział się powiększał. Później dołączyli do nas elewi szkoły oficerskiej w maju 1945 roku z Łodzi. Cała szkoła wyszła. To komendant już utworzył trzy kompanie: Jagody, Juranda i Jerzego. Tam było większość to by, byli NEZ-owcy. No i walka taka na nowo się zaczęła, solidna, ale pościągali półki. Tam gdzieś z Poznańskiego rozbudowali, przecież to NKWD współdziałało, KBW rozrosło się, i 46 rok to już myśmy się nie bali kul i gwizdu szlak nas trafiał, że tak czas, by coś zjeść, odpocząć a tu szelanina wciąż. To szelanie, zimy ciężkie. Niełatwo było żyć. szósty na siódmy rok. Podzieliliśmy się tam po kilku to po stodołach mi się dzieli, mróz do 30 stopni. To już tak praktykę nabrałem, że trzeba było ściągnąć z siebie korzuch czy płaszcz jakiś, wbić się mocno. W miękkie jakieś otoczenie to wybieraliśmy, albo owiesz albo siano. I to okrycie na trzobu tam ułożyć, taki daszek zrobić. I wtedy się zbierała taka fala ciepła. Przy człowieku jakoś to przetrzymywał. No i trzeba było mieć buty obszerne, żeby nie bić, butem obód, but, jak to się zwykle ludzie. Rozgrzewają, bo to na pół kilometra by było słychać przy tym mrozie. Tylko ruszało się luźny but palcami. I przez to nie. No, okropność, straszne. Panie pułkowniku, a już tak na koniec pytam <laughs> jakie określenie pan preferuje żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni? Na przykład myśląc o komendancie Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapara. Przeklęci jeszcze ja, jeszcze tak definicję w sobie. A to ci, którzy was tak, to, nie którzy kochają nas, najbardziej. Na, nas nękali, to byli przeklęci w stosunku do narodu i w stosunku do nas. Wyklęci to byliśmy przez tych naszych wrogów, a że nie złomni, tośmy pokazali. Przecież mało który zaporczy, chociaż tam różnie mówią o zastępcy. Komendanta, ale tak przeważnie, który tam siedział, był bity, maltretowany, to nie pociągał za sobą jakiś ofiar, że ja ginę to jeszcze. Yy. Czy nie wydawał? Tak, Kolegów nie, nie, wydawał. nie sypał w śledztwie. Czyli byliśmy ci niezłomni tacy. Ja to już miałem lżej, bo tak, raz ujawniony, no, mimo tych 15 lat wyroku. Miałem zawsze szczęście od Boga. Wspaniałego chyba anioła stróża mi dał, który zawsze podpowiadał mi, co ja mam robić, co ja mam mówić. I sobie robiłem takie trochę żarty z tymi moimi śledczymi z tego z milicji, ZUBE, o tyś taki mądry, to prawo znasz. Zawsze ich tam wykołowałem. Ale to było lżej. To nie były lata 46, 47, gdzie nie można było z nimi rozmawiać po ludzku, tylko wierzyli w bicie i zabicie nawet człowieka. A czy y, y, nie uważa pan, że to jest niesprawiedliwe, że ci prześladowcy, ci, którzy was katowali w śledztwie, którzy, którzy was mordowali po lasach, nie ponieśli żadnej kary w tej. Rzeczpospolitej po 89 roku. Czy to tak powinno być? Pewnie, ogromnie niesprawiedliwe. Powinni być rozliczeni, żeby odczuć, czy to w więzieniu, czy gdzieś, jaka powinna być postawa Polaka, żeby poznali swój błąd, a oni przecież po tym, po tym okrągłym stole po 89 roku. Porozłazili się po różnych pięknych stanowiskach i są wśród nas. A tak samo te pokolenia, które oni wychowali, to ukierunkowali do takiego antypatriotyzmu. A zgodzi się Pan z określeniem, że wciąż trwa walka o polską historię, o polską pamięć że, że to jest w dużej mierze walka między trzecim pokoleniem UB, a trzecim pokoleniem AK? E, tak. Tak, i to pokolenie obecne, myślę o tym pokoleniu naszym, a ja się spotykam z tą młodzieżą, że oni przypominają mi nas, wychowanych w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Już się budzi takie zainteresowanie, no chociażby ten pęd do wojska, do tej obrony terytorialnej, ale... Są wychowani, ich przeciwnicy, równolatkowie, którzy na innych tradycjach, te, Tak, idei swoich tych ojców, dziadków. I strasznie ten nasz naród pomieszany, i to będzie trudno jakoś wyprostować. Panie pułkowniku, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Muszę Pana o to zapytać. Poproszę o krótką odpowiedź. Czy ta Rzeczpospolita, którą teraz mamy, jest tą. Jest taką, jaką sobie wymarzyliście, walcząc z Niemcami i Sowietami. Ona by chyba była taka, jak w tej chwili. Ale. Tylko, żeby nie było takiej przeszkody, zdrady. Ja nie pomyślałem, że tylu ludzi w Polsce będzie takich przeciwnych uporządkowaniu Polski, umocnieniu Polski. Przed tym te rządy poprzednie no, rozkradali, niszczyli to stocznie, wojsko porozpuszczali, no chcieli Polskę zagłaskać. Teraz się dzieje co innego, ale ile przeciwności? Co ten rząd spróbuje robić? Od razu ta opozy opozycja wyskakuje w taki ordynarny, paskudny sposób. Te różne tam przejmie, trochę to się tak dziwię. Policja. No, coraz słyszymy, dostaje tyle samochodów, uzbrojenie coraz lepsze, i da się tak popychać tym jakimś szmatławcom, którzy źle rozumieją sprawy polskie. Przed wojną policjant jego dotknąć, to było zhańbienie munduru, nie wolno było. Tak, a teraz takie ciągłe pobłażanie. Nieraz sobie myślę, może to potrzebne, może przez ten przykład takiego tolerowania i czekania na to, że druga strona dojdzie do rozumu, może to da lepsze efekty, jak występowanie przed nim przeciw Nim, jak we Francji. A druga rzecz pospolita raczej nie pobłażała, tak jak, tak nie jak pobłażała, teraz była nie. bardziej zdecydowana w tępieniu różnych, różnych osób, które tak. nie, nie zgadzały się z koncepcją wolnej Polski. Ja pamiętam Kraśnik, któryś rok, 24. Pułk od społeczeństwa otrzymuje dwa ckm -y. Przy pomniku marszałka Piłsudskiego, żebranie, szkoły podstawowe, gimnazjum nasze, wojsko to. Ale coś tu przeszkadza, krzyki jakieś po, po ogrodach. Co jest? Ale ktoś bardziej zorientowany mówi, a tam chcieli zakłócić święto Żydzi, komuniści. I z czerwono tam policja ich ganiała po, po ogrodach. Była z miejsca reakcja i uspokoili. Tam ich, a teraz no taka cierpliwość. Ja wiem, czy to Trzeba by więcej stanowczości pokazać, reagować, bo tak to, to nie wiem, co z tego wszystkiego wyjdzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Płużański, a moim Państwa gościem był pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa.